W czasie stanu wojennego słynnych 80 milionów pieniądze, które Staszek Kuskowski i już pinior wyprowadzili z banku zachodniego, znalazły się nieopodal w pałacu arcybiskupem właśnie u księdza kardynała Gulbinowicza. Jak ktoś oglądał film "Walka Krzystka 80 milionów, to widzi taką scenę, o której w tej chwili, to pamięta może taką scenę, o której w tej chwili opowiem. Otóż kiedyś wybrałem się do księdza kardynała po to, żeby zaczerpnąć z tych 80 milionów trochę pieniędzy na podziemną działalność wrocławskiej Solidarności. Byłem, Teresa Szostek moja przyjaciółka i ja odwiedziliśmy księdza kardynała, a kardynał który po pierwsze obawiał się, słusznie jak się okazało, podsłuchów, po drugie chciał mieć świadka, jak wydaje pewną dotację, wydaje nam pieniądze, poprosił do swojego gabinetu księdza biskupa Adama Dyczkowskiego. I kiedy Adam wkraczał do gabinetu, to ksiądz kardynał, pokazując na nas, na Teresę i na mnie, powiedział: Proszę księdza biskupa, siostry tutaj przyszły po pieniądze na ochronkę. Adam, ksiądz biskup Adam Dyczkowski, nie usłyszał widocznie, bo rozpostawszy, rozpostarł ramiona i kroczył ku mnie, mówiąc witam drogi Rafale!